Faktycznie apteka pod Orłem podczas II wojny światowej pełniła niezwykłą funkcję. Wraz z powstaniem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, bowiem to takim pojęciem pierwotnie posługiwali się Niemcy, apteka prowadzona przez Tadeusza Pankiewicza nieoczekiwanie znalazła się w granicach żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Sam Pankiewicz nie mógł pozostać w getcie. Jako Aryjczyk nie mógł pozostać w miejscu, które było dedykowane dla ludności żydowskiej. Jednakże Tadeusz Pankiewicz postanowił pozostać w getcie z kilku powodów. Po pierwsze, wiedział, że jeśli opuści farmację założoną przez jego ojca w 1909 roku, to prawdopodobnie ta ojcowizna zostanie bezpowrotnie utracona. Niemcy zaproponowali Pankiewiczowi przejęcie pożydowskiej apteki na Starym Mieście w Krakowie. Jednakże Pankiewicz wiedział, iż korzystając z takiej okazji, będzie się później musiał gęsto tłumaczyć. Innymi słowy, dopuści się jakiejś formy kolaboracji. Honor Pankiewicza nie mógł mu na to pozwolić. A co najważniejsze, Pankiewicz jako osoba otwarta, jako osoba, która nie znała różnic rasowych, klasowych czy jakichkolwiek innych, wiedziała, że gdy pozostanie w aptece pod Orłem, gdy pozostanie na terenie getta, będzie miał okazję nieść pomoc dla jego mieszkańców. Dzisiaj w budynku, w którym niegdyś mieściła się apteka pod Orłem, możemy niemalże zobaczyć to, jak niegdyś ta apteka wyglądała. Otóż cała wystawa została podzielono na tematyczne części, a w zasadzie farmaceutyczne części. My znajdujemy się w głównej sali, sali, która pełniła funkcję izby ekspedycyjnej, to bowiem tutaj wydawano leki. Ponadto możemy zobaczyć izbę recepturową, materialnie, pokój dyżurny Tadeusza Pankiewicza oraz laboratorium, w którym tworzono te najtrudniejsze leki. Warto również pamiętać, że Tadeusz Pankiewicz poza tym, że był bohaterem, chociaż sam tego słowa skutecznie unikał, mimo tego, że niósł pomoc dla krakowskich Żydów, był również nieformalnym kronikarzem krakowskiego getta. W 1947 roku ukazało się pierwsze wydanie jego wspomnień zatytułowanych Apteka w getcie krakowskim. Wspomnień, bez których nasza wiedza na temat krakowskiego getta byłaby dużo bardziej uboga.